Hej, siemanko wszystkim, ja jestem Matyniu i witam w kolejnym odcinku z gry Firewatch. Mamy za zadanie znaleźć tamte nastolatki, które po prostu ucięły nam ten kabel. Jednak czy to były one, na pewno tego nie wiemy. Musimy je znaleźć i po prostu spuścić im srogi w pierdol. I chciałem was jeszcze przeprosić za to, że w poprzednim odcinku nie było ścieżki audio z gry. Nie wiem, co się stało. To było bardzo dziwne, bo podczas renderowania jeszcze było. No i tak. Well, I hopped down a drop and now I can't A, climb back up. That is a pickle. To pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. Dobra, pójdziemy inną ścieżką w takim razie. Before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw them last. Dobra, no to inna droga nas czeka, bo tędy chyba nie wejdziemy. Czy wejdziemy tędy? No, w sumie. W sumie. Gro. W sumie wszedłem już prawie, to co to za problem przejść dalej? Mech, mech, mech. Czyli nie możemy się tak zcheatować, że tak powiem. Nie możemy wejść tędy. Dobra. Czyli musimy przejść jakoś naokoło. Tylko gdzie tutaj znajdziemy jakąś inną ścieżkę? O mój Boże, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, co my tutaj znajdziemy. Co my... O, o, o. Czyżby... Nie, tutaj nie można. Smutno. To jakby w takim razie się tutaj przedostać dalej. O, tam jest jakaś ścieżka. Z tego co widzę. Tylko jak my tam się przedostaniemy z kamieniu? O, co to jest? Utility pole. Okej, no dobra. Tak. Tak, 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 tak. Jakoś tutaj musi być inna. O, proszę. No i mamy. Musimy iść tędy w takim razie. I na pewno jakieś wskazówki po drodze znajdziemy. I się dowiemy, czy to te laski, które spotkaliśmy na początku gry, są sprawczyniami tego wszystkiego, odciętego kabla i popsutego domku. Czy iść tędy? Użyjmy mapy. Ha, my jesteśmy tutaj. Supply drop. One były gdzieś tu, Jonesy Lake. No dobra, pójdźmy tędy, bo mi się podoba ścieżka pod tą górką. To na pewno jest dobra droga, bo jak ja mówię, że jest dobra, to jest dobra. O, jednak nie. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Czyli nie możemy teraz nic z tym zrobić, więc jednak ja nie jestem najlepszy w te klocki, jak widać. Zaproponowałem ścieżkę tą, okazało się, że gówno, nie tędy, nawet nie byłem blisko i musimy iść inaczej. Ale może to i lepiej. Hopsa! No skacz, Henry. Wiek 40. Trenuję parkour. Dobra. Idziemy tędy. Jeszcze nie byliśmy, więc nam się tutaj nowa mapa jakby będzie chyba tworzyć cały czas. Coś tutaj jest. O, proszę. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it nie wiem. Looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Bierz, to jest lina, zawsze się przyda. No, hopsa. Co tutaj mamy ciekawego? O, strzeliliśmy sobie fotę. Mamy aparat! Uhu! Będziemy mogli robić teraz zdjęcia tym. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Proszę. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? No właśnie. Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. Co to kamerka? He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. Jak mamy stąd zejść? You know, I'm not a stickler for rules.
took off halfway through the summer. Halo? A, kolejna lina? Serio? Ale tak jak powiedział Henry, mamy wystarczającą ilość lin, żebyśmy mogli po prostu wszędzie je zostawiać. Dobra, będziemy robić zdjęcia nagim lasiom. Jeden, dwa, ojej, dwa, trzy i cztery. Proszę, co my tu mamy? Zapisujmy sobie mapkę, bo pisaliście mi w komentarzu, że trzeba nacisnąć, to wtedy się zapisuje mapę. Przydatne, przydatne. Co tu jeszcze jest? Ale weźmy to, może coś z tym się da zrobić. Nie, nic nie możemy z tymi rzeczami zrobić, nie możemy ich... Someone found a fossil and put it in a cash box. Może to się przyda jako klucz. Maybe they're leaving me an entire creature piece by piece. Dobra, czyli to jednak nam się nie przyda. Szkoda, że nie możemy tego schować do plecaka i nie wiem, w przyszłości jakoś się przyda. To byłoby spoko, bo moglibyśmy wtedy na przykład otworzyć. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? Ojeju. I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Smutna historia, znów będziemy musieli ją opowiadać. I like companionship as much as the next person. I'm actually married. But you're here. No, dłuższa historia. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is Whoa, gdzie my jesteśmy? We'll get into it. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Podążajmy ich śladem, tylko ciężko go znaleźć tutaj, zlokalizować. Po prostu będziemy szli ścieżką. Wow. I będziemy liczyć, że... Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or... She just fall prey to the service's big recruiting push. When it comes to, you know, how the hell you ended up out here. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck. What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Nie mam pojęcia, czy idziemy dobrze. Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. A już zaczynamy się powoli kumplować z Delilą. Będziemy jej mówić wszystko o naszym życiu prywatnym. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. O, tutaj szliśmy. Jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground. Dobra. Ring a bell? Może powiemy jej to najpierw. Wow. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Okay. Oh, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Geronimo w takim razie. I lecimy. Tutaj powoli, tak jak mówiłem, mówimy wszystko Delilah o tym, co się działo. Jak to wygląda nasz związek, nasz pobyt w Boulder. No i ciekawe, co z tego się wywiąże. Jesteśmy tutaj. Okej, okay, czyli powinniśmy iść tędy czy tędy? No nie wiem, pójdźmy tędy. Ja tak stwierdzam, idziemy tędy. Miejmy nadzieję, że chociaż tym razem, mając 50% szansy, poszedłem w dobrym kierunku. Bo tam był Thunder Canyon, tam była też ta jaskinia, zdaje mi się. Albo teraz idziemy w stronę jaskini. No idea. Miejmy nadzieję, że jednak mam rację. Dobrze. What does she have? She's got Alzheimer's.
Like, dementia? Czyli miałem rację. Oh. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Devastating. Especially for her. Zwłaszcza jak była nauczycielką. And for you. Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Masakra, to była naprawdę, to jest mega smutne. Sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. O, jesteśmy. You know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Możemy zgłosić, jesteśmy nad jeziorem? Nawet mi się udało trafić. Jestem dobry. Idźmy tędy. Two forks, okej. Okay. One były tam. Te lampucery, więc... Okej, mogą być w tym samym miejscu. Sprawdźmy to. Zabrały majteczki i wszystko. Czy nie bardzo? Kurde, zgubiłem się. Co? Co? Yeah, I think so. That thin plume of smoke. Yeah. Looks like it's way down to the southwest. Tylko jak ja mam się tam przenieść? You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. What, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. I'd call that a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Not a one. Okej. Okay. Mapka. Gdzie to jest? To jest tutaj. Nie, ja tu jestem. A to jest tutaj. Jak mamy się tam przedostać? Czyli to jest na south. Czyli musimy podążać tam. Mapkę schowamy i lecimy na południe. Bo musimy znaleźć te lasie i z nimi porozmawiać. Niech nam tłumaczą, o co chodzi. Wow. Muzyka? W tej grze? Pierwszy raz. I to taka dosyć smutna. Czemu? Totalnie z dupy. Wow. Przygnębiająca. Sprawdźmy. Czy idziemy... O, idziemy idealnie, czyli musimy tędy. Hopsa. Lecimy. Kolejna lina. Mam wrażenie, że muzyka jest tylko w jakichś ważnych momentach w tej grze. Takim jak ten. Nie spadnij tym razem, Henry. Okej. Okay. Mam tak. So, how'd you meet? Met in a bar. No, a będziemy opowiadać historię naszego życia po raz kolejny. Tak się spotkali. Tak jak mówiłem, pamiętajcie ludzie, żeby zagadać do dziewczyny. To jest ważne. Bo inaczej możecie stracić okazję. Pamiętajcie moje słowa. Okej, okay. Otwieramy. Widzicie, będę was uczył i miejmy nadzieję bawił, więc przyjemne z pożytecznym. Dobra, czyli tutaj też nic nie ma. Są jakieś szyszunie. O. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. Już się powoli robi ciemno. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Ale tu jest pięknie. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Fajne jest to, że tutaj czas jakby tak naprawdę nie leciał. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. O, zajebiozak, to pewnie to. No dobra.
Tak jak mówiłem, fajnie, że w tej grze tak naprawdę czas nie leci, on się jakby aktualizuje wraz z postępem misji. I znów wleci muzyka. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Tak bym chciał sobie przejść na skróty. Vista. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. No, ładnie. Trees and mountains forever. Jak na taką grę. Well, eventually you wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Wracajmy do naszego strumyczka i podążajmy nim, aż znajdziemy te głupie flądry. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Skinny dipping? Dobra. Czy my możemy po nim się jakoś tutaj wspiąć? Nie. Sądzę, że Henry nie jest aż takim wariatem, żeby się wspinać po wodospadach, więc przejdziemy po prostu, ojej, naokoło. Ale czy tędy to jest dobra droga? Zdaje się, że na 37% nie. Nawet na 50%, dobra. Musimy z drugiej strony jednak okrążyć ten wodospad, bo tutaj coś nie pykło. Chyba, że tędy. Tędy? Nie, dupa. No to biegnijmy dalej. Tak, już to wygląda na bliższe przejściu. O, zapis gry. Jesteśmy blisko. Mamy to. Campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Ty, ale tutaj coś się stało. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. To wygląda, jakby to jakiś misiek zepsuł. No dobra. Tylko jak my mamy je znaleźć? Idźmy dalej w takim razie. Ale proszę, udało nam się dotrzeć do tego miejsca. To jest już jakiś plus. Jesteśmy naprawdę na dobrym tropie. Niczym Bear Grylls. Poszukujący białka w dżdżownicach i innych robaczkach. My poszukujemy dziewczyn w lesie. Ale jak my je mamy znaleźć? Tutaj już się powoli kończą nam ścieżki. Nie wiem, może zgłośmy wszystko, co tutaj znajdziemy w okolicy. Dobra. Ale to przekopmy to, żeby się już nie tliło. A case of beer. These girls have a full case of beer. My sheets, o! Ah, found my sheets! So they did break into your tower. No proszę. A to szmaty. Tylko gdzie tutaj iść, bo tutaj już tak naprawdę nie ma dokąd. My możemy się teraz cofnąć chyba tylko. Wow. Jedno latające drzewo. Czek. O, tu jest kartka. Looks like someone left a note. Intriguing. Dear Psycho. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Don't be ridiculous. It's not ridiculous. I've known you, what, 24 hours? Maybe you're nuts. God, look, I just came out here to sit in a tower, all right? Not get into some mess with a bunch of co-eds. It's fine. They're gone? Yeah. Gone, but you should see this place. It's just, it's weird. Weird stuff happens in the woods. It could be. Boże, jakie szmaty. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. No nieźle. Czyli skończył nam się dzień? Tak samo kończy się dzień, tak samo kończy się odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał. A tutaj mamy widok Henry'ego, który naprawia nasz domek. I pa, pa.